największą akcją, którą organizujemy, jest właśnie Charity Bazar, czyli kiermasz dobroczynny, organizowany zawsze w pierwszą niedzielę przed świętami Bożego Narodzenia, po to, żeby zebrać jak najwięcej środków, które potem przekazujemy fundacjom, które opiekują się osobami potrzebującymi. Na każdym stoisku znajdę coś dla siebie, albo jest to jakaś biżuteria bardzo oryginalna, albo jakiś ciekawy strój typu koszulka, czy też szalik bardzo oryginalny. Uwielbiam naprawdę kosztować, przejść pod koniec dnia i popróbować różnych tradycyjnych potraw. Serdecznie zapraszamy do stoiska ambasady Azerbejdżanu w Polsce. Ale warto to jeść z tym, to jest salat mangal, to robimy z warzyw, tu mamy też baklażany, jeszcze mamy tam marchew, zioła i tak dalej, ale też bardzo smaczne. Na naszym stoisku zapraszamy do zakupu kawy, najlepszej kawy afrykańskiej, herbaty bardzo pachnącej, aromatycznej, jednej z najlepszych, jeżeli chodzi o jakość, piękne, ozdobne koszyczki na choinkę i bombki, aniołki na choinkę. It's one of our favorite snacks in Rwanda, back in Africa. So the samosas are basically made of beef and onions and, you know, small things. So this is our main dish. We call it biryani, chicken biryani. And these are kebabs. This one is kebab and this one is veggie pakora. Dobre okazyjne ceny, wszystko można kupić. Przeważnie mydło z Aleppo, z liściu laurowy, olej z oliwą. Proszę bardzo. Tu możemy wybrać po prostu mydło z Aleppo, to są z olej z oliwą. To samo z olejem z oliwy, tylko to się różnią procent oliwa, ile jest w jednym. Dalej mamy, można coś z Damaszku, ręcznie jakieś produkty ręcznie zrobione. Dalej można na przykład mozaika, pudełki drewniane, mozaiczne, też są z Damaszku. For this show, Charity Bazaar, we would like to present to the Polish people different varieties of Philippine products. We have jewelry over there, we have Christmas decors here, and some banana snack foods and dried mango chocolate, also dried mangoes. So there's a wide variety, and there's also some other Filipino items there for sale. And what we would like to be able to do is to give Poland a glimpse of Philippine promotional products that we would like to promote here in Poland. I hope you got that. W tym dniu otwieramy serca dla wszystkich osób potrzebujących, dla których los okazał się mniej łaskawy. W tym roku również zdecydowaliśmy się na wsparcie Ukrainy i przekazujemy dużą część naszych funduszy na organizacje, które zasilą kobiety w ciąży, które zasilą sieroty i które po prostu pomogą zorganizować dzieciom lepszy pobyt tutaj w Polsce.